przedsiębiorcy patrzą i oczekują kolejnych pieniędzy. Drodzy państwo, kolejnego wsparcia. Zdemoralizowaliśmy tak gospodarkę i tak przedsiębiorców, że oni, drodzy państwo, dla dowodu tego, co mówię, zgodzili się na wakacje ZUS-owskie. Znaczy, dla mnie to jest sytuacja, nawet postulowali coś takiego, żeby ktoś im zaczął zawieszać. A przypomnijcie, drodzy państwo, moment, kiedy był tworzony program 500+, 2015 rok, kiedy i pierwsze reakcje przedsiębiorców, którzy mówili, że w ogóle nie ma możliwości, żeby rozdawać jakiekolwiek pieniądze. O czym my mówimy? Rozdaje się i na potęgę. Jeszcze Komisja Europejska swoimi decyzjami perfidnie wprowadza w błąd opinię publiczną i manipuluje gospodarki największe, Francja i Niemcy, a przede wszystkim Niemcy, no podporządkowują, kolonizują nas. I te środki są, to jest instrument kolonizacji do potęgi. Znaczy, my mamy wykładniczą logikę, która pokaże, w czym się obudzimy w 2026-2027 roku. To, panie doktorze, ja trochę bliżej, 2025 rok i wypowiedź ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mówi dzisiaj rano tak, prognozujemy, że w tym roku nasza gospodarka wzrośnie o 3%, w kolejnym 2025 roku o blisko 3,5%, i jak dodał, istotną rolę będą odgrywały właśnie środki unijne, to są oczywiście bardzo duże środki, mówi minister finansów, one na polską gospodarkę będą wpływały przede wszystkim w przyszłym roku. Proces przygotowywania wniosków, absorpcji środków unijnych będzie się rozkręcał. Jak, i to jest wpływ na budżet, na te duże liczby. Pytanie moje brzmi, jaki wpływ środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą mieć, czy będą miały na przeciętną polską firmę czy średnie przedsiębiorstwo zajmujące się, dajmy na to, budowlanką. Proszę państwa, jeżeli w krótkim okresie rewelacyjne, to jest takie mamienie, nacieranie oczu, będzie cudownie, drodzy państwo, dlatego że worek z pieniędzmi, który będzie rzucony, ja nie zakładam, że on będzie w całości sprawnie wydatkowany, bo okres, w którym Platforma Obywatelska i koalicjanci przytrzymali przez 2 lata możliwość wydatkowania tych środków, jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży tego po 2026, myślę, że przedłuży, dla nich to przedłuży, bo to jest pewna gra, która ma stabilizować społeczeństwo polskie w kontekście aprobaty do działań, które będą równolegle podejmowane. W krótkim okresie, drodzy państwo, będzie Eldorado, znaczy będzie te, tak zostało powiedziane, procent lub nawet do 1,5% dodatkowego wzrostu PKB rocznie, tylko problem polega na tym, że my staniemy się zakładnikami wszystkie głupoty, która zostanie wytworzona. Cała implementacja Zielonego Ładu, cała implementacja technologii OZE, uzależnienie nas od gospodarek, które są zewnętrznymi gospodarkami, już pomijając aspekt prosty, wszystkie technologie OZE są kupowane z Chin. To znaczy, ja nie rozumiem tego mechanizmu, ja nie jestem w stanie w żaden sposób zaakceptować. Przez lata tłumaczono nam, że uzależnienie gospodarcze od Rosji doprowadziło do wytworzenia kolosa, który dzisiaj morduje, niszczy i za chwilę może, tak przynajmniej jesteśmy straszeni, może wejść na terytorium Rzeczpospolitej. Znaczy, my jesteśmy cały czas straszeni, cały czas rozdygotywani, żeby w przerażeniu akceptować każde rozwiązanie, które będzie rzucone. A teraz rozwiązanie idzie w kierunku wsparcia gospodarki chińskiej. Drodzy państwo, wszystkie technologie idą stamtąd. My nie mamy wiatraków, my nie mamy w Europie fotowoltaiki, my nie mamy baterii, nie mamy samochodów elektrycznych na tyle możliwości produkcji, żeby to było sprawne i konkurencyjne. Wszystko jest eksportem zanieczyszczenia i tworzenie fałszywego przeświadczenia, że Europa, nic nie produkując, nic nie wytwarzając, uśmiechając się i dotując wszystko, tylko pytanie, skąd, kiedy, czy gdzieś, gdzie skończą się te pieniądze? Czy ja już powiedziałem, myślę, że one już się skończyły, bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy do KPO nie pożyczaliśmy, już od KPO pożyczamy. Ci, którzy podejmują decyzje w Komisji Europejskiej, totalni komuniści, uznali, że nie ma granic i można się zadłużyć, już teraz zadłużać wszystkie państwa członkowskie, będziemy zadłużać się jako Unia Europejska, a Polska będzie uczestnikiem tego procesu, bez względu na to, jak będzie skuteczna w absorpcji tych środków, będzie bardzo zaangażowana w potwierdzanie długu i ten dług będzie narastał. My wytwarzamy bardzo niebezpieczny obszar gospodarczy, BRICS nas rozjedzie, kraje BRICS-u, Chiny nas rozjadą, Indie nas rozjadą, Etiopia nas rozjedzie, Brazylia, Argentyna. Nie będziemy, panie rektorze, nie będziemy ani zieleni, ani ekologiczni. To wszystko jest jedną wielką fikcją i teoriami lewackimi, które są przedstawiane dla gospodarki, całkowicie nie
pasujące do logiki gospodarczej, twierdzenia i teorie, które doprowadzają do ogromnego wzrostu kosztów, braku konkurencyjności, dewastacji gospodarki europejskiej. Europa tonie przez niekontrolowaną migrację, a dzisiaj tonie przez Zielony Ład, za chwilę będzie tonąć przez Niebieski Ład, bo będziemy jeszcze kilka kolorów, panie rektorze, które z nami będą, w nas będą wtłaczane i nam będzie się prezentować to jako cudowne, takie magiczne pigułki, które mają zmieniać rzeczywistość. To jest kłamstwo. Ci ludzie są niebezpieczni, którzy podejmują tego typu decyzje, jeszcze nakłaniają państwa narodowe i społeczeństwa do akceptacji tego rozwiązania. To jest bardzo niebezpieczne. Panie doktorze, zbliżamy się do końca tej pierwszej części naszej rozmowy, bo dziś jeszcze jeden wywiad gospodarczy, ale chciałbym na koniec krótko zapytać, czy potwierdza pan moje wrażenie, że w Ministerstwie Finansów w końcu coś jednak drgnęło i wreszcie mamy pozytywne komunikaty dotyczące gospodarki. Minister Domański, mamy finanse pod kontrolą, widzimy spore zainteresowanie naszą gospodarką ze strony inwestorów zagranicznych. To ciekawe, bo to widzimy spore zainteresowanie również na aukcjach polskich obligacji skarbowych. Tak. Do tej pory raczej tam obowiązywał przekaz, jest tragicznie, jest dziura budżetowa. Panie rektorze, wielokrotnie mówiłem, jak zaczął być przekaz negatywny. Uspokójcie się, politycy, bo będziecie musieli siąść za tymi sterami i w pewnej chwili przekonywać, że jest cudownie. To wszystko też pokazuje, w jaki sposób instrumentalnie podchodziło się do oceny gospodarki i społeczeństwa. Koszty, jakie się tą narracją wytworzyło, bo to jest ciekawe. Politycy uważają, że jak zmienią narrację z chwili na chwilę, to nic się nie stało. Stało się już. Inflacja rosła dodatkowo przez to, koszt pieniądza rósł dodatkowo przez to, inwestorzy z polskiej gospodarki się wycofywali. Tak, sytuacji gospodarczej w Polsce i zapowiedzianych obietnic Donalda Tuska. Kolejne konkrety z listy 100 konkretów na 100 dni znikają lub są modyfikowane. Jak na razie wyborcy koalicji rządowej muszą zadowolić się tabletkami dzień po i zapowiedzianymi czystkami, czy dokonywanymi czystkami w spółkach Skarbu Państwa. Tymczasem coraz bardziej brakuje nam planu, czy jasno sformułowanej strategii gospodarczej rządu. 100 konkretów na 100 dni. Tę przenośnie skomentował, drodzy państwo, Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pozwólcie państwo, że zacytuję krótko. Ja to traktuję raczej jako taką przenośnię, bo przecież realnie wszyscy wiemy, że nie da rady niektórych rzeczy zrealizować, mówi pan minister nauki i szkolnictwa wyższego. Myślę, że ta przenośna 100 dni oznaczała to, że w każdym z tych punktów rozpoczniemy pracę. Ja to traktuję, bo tak to traktuję, bo rząd rozpoczął pracę 13 grudnia ubiegłego roku, więc teraz jest pytanie, czy liczymy te 100 dni od wyborów, czy od 13 grudnia. Tutaj się pan minister tak zawiesił. Pan doktor, jak to liczy te 100 dni i tych 100 obietnic, których coraz mniej zostaje do zrealizowania? Przed wyborami mówiłem, że nie będą. Po pierwsze, nie było tam żadnych konkretów, czyli czysty marketing polityczny. Po drugie, nie będzie to spełnione poza tymi rozwiązaniami, które mają charakter zaspokajania takiego twardego elektoratu albo tworzenia rozwiązań, które mogą dawać korzyści bardzo duże w modelu na przykład podatkowym. Zwróćcie państwo uwagę, tam był taki pomysł na niższy VAT na sektor beauty. W moim przekonaniu, jak to rozwiązanie wejdzie, będziemy mieli do czynienia z największą aferą VAT-owską w Polsce od czasu dziury budżetowej i wielkiej komisji śledczej, która była powoływana, żeby pokazać, jak pieniądze wypływały z VAT-u, jak wypływały z VAT-u na paliwa, jak wypływały z VAT-u na pozostałe produkty. Tu mamy do czynienia z sytuacją, w której wytwarza się absurdalny model jakiejś branży, w którą tak naprawdę w tą branżę można włożyć każdy produkt. Każdy produkt może być produktem beauty i pod to może być podciągnięty, bo nawet wypoczynek przy gazecie może być traktowany w ten sposób jako relaks, a gazeta jest niezbędna do jakiejś tam realizacji tego właśnie celu, o wypoczynku czy dokładnie odpoczynku. Znaczy, będziemy mieli do czynienia, drodzy państwo, z ogromnym problemem i ja uważam, że ja
mi nawet zależy, żeby większość tego nie było wdrożone, co tam pomysłami się objawiło. Ja myślę, że to pole powstawało w ten sposób, że ktoś wstał rano, zebrał kilku niedospanych i pierwsze pomysły, które do głowy wkłada, przychodziły, wymyślano. No ale panie doktorze, no powiedzmy sobie szczerze, że kwota wolna od podatku do 60 tysięcy, podniesiona do 60 tysięcy złotych, no jest to pomysł, który no, zdobył grono zwolenników i przysporzył zwolenników Platformie. Renta wdowia, nie tak dawno przecież poruszana też w Sejmie, też pozwalająca na nieco wyższe środki w momencie pochówku najbliższej osoby, no też wydawała się takim no, realnym, potrzebnym mechanizmem. Ryczałtowy system rozliczania składki zdrowotnej, podnoszony przez przedsiębiorców od bardzo dawno, czy od momentu, kiedy się pojawił, skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. Tak brzmi 34 punkt na liście tych 100 konkretów. Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowego, składkowego. Konkrety Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska przegrała wybory Lewica, przegrała wybory partia 2050. To są partie, które przegrały wybory indywidualnie, każdy z nich. Tylko tyle, że po zebraniu siebie, czyli przegrani, stali się silniejsi w stosunku do partii, która z punktu widzenia największej ilości głosów oddanych na tą partię wygrała. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której niemożliwe są do realizacji tego typu postulaty, bo Lewica jest tak skrajnie odmienna w poglądach w stosunku do Platformy, a 2050 jeszcze przedstawia zupełnie inny wymiar wartości, więc już nie mówiąc o tym, że w środku mamy i PSL, i partię Hołowni, więc mamy do czynienia z miszmaszem totalnym, w którym nie ma możliwości realizacji tych działań. Przerwę, tylko notabene Lewica już też wycofała się z jednej ze swoich obietnic wyborczych. Miał być system stypendialny dla każdego studenta, 1000 zł miesięcznie za naukę w szkołach wyższych. Obietnica nie zostanie spełniona w imię koalicyjnych kompromisów. Nie w imię koalicyjnych kompromisów. Znaczy, drodzy państwo, to udowadnia, jak naiwni są wyborcy, jak naiwni. Ja akurat oceniałem od początku te wszelkie propozycje jako irracjonalne i mówiłem o ich kosztowności, mówiłem o ich nierealizowalności. Drodzy państwo, albo się obudzimy jako społeczeństwo, będziemy wiedzieć, że polityk omamia, kłamie i oszukuje, i tak naprawdę chodziło głównie o to, żeby odsunąć ówczesnych rządzących od władzy. To był główny cel. I to ciekawe, że społeczeństwo poszło za tym w dym. To znaczy, bez względu na to, jakie koszty ma dzisiaj ponieść, jakie konsekwencje ma ponieść, podstawową zasadą było odsunąć PiS od władzy. Tylko problem polegał na tym, że to nie jest winna tylko strona przejmująca władzę, ale totalnie winny jest sam PiS. Znaczy, PiS doprowadził przez drugą kadencję do sytuacji takiego spatologizowania władzy, że łatwo było w ogóle te argumenty postawić. Znaczy, gdyby ktoś tam też otrzeźwiał i potrafił odstrzelić, samo się oczyścić, to dzisiaj nie ma sytuacji takiej. Nawet partia, która stała się dzisiaj partią opozycyjną, nie potrafi wyrzucić ze swojego grona ludzi, którzy nigdy w niej nie powinni się znaleźć. Jeżeli ma jakiekolwiek ambicje powrotu do władzy, powinna się bardzo ostro oczyścić, wówczas szacunek ludzi by powstał. Dlatego, że żadna partia w Polsce przez ostatnie 30 lat nie oczyściła się. Wszystko jest ciągnione, nadal te same twarze, ci sami ludzie przegrani, ci sami ludzie, którzy oszukali, ci sami ludzie, którzy mają wyroki, ci sami skorumpowani, oni dalej są członkami poszczególnych partii. To politycy, natomiast ja przytoczyłbym dwie wypowiedzi osób, które, no można powiedzieć dosyć jasno, wpływały na wyborców. Pierwsza wypowiedź brzmi tak: głosowaliśmy na nich z pewną nadzieją i zaufaniem. Teraz podaje się jakieś tajemnicze powody, więc rodzą się podejrzenia, jakieś spiski, to są niepotrzebne rzeczy. Komunikacja w sprawie wycofania przepisów związanych z tantiemami dla młodych twórców filmowych, filmów publikowanych na platformach internetowych, wywołała taką reakcję Agnieszki Holland.
Nie przepadam za własną, za agitacją we własnym interesie. Wolę wspierać innych potrzebujących, ale sprawa tantiem dla twórców od internetowych gigantów jest z różnych względów dziwna. Szanowny panie ministrze, zwracam się do pana, bo przez 8 lat nie było sensu z kim dialogować. Dziś mówi pan, że kiedyś się tym zajmiecie, pisze Maciej Sztur, narzekając na decyzję no, rządu Platformy Obywatelskiej. To zamieszanie no, pokazuje rzeczywiście no, też to, że wyborcy Platformy budzą się trochę. Czy nie wiem, czy oni się budzą, panie rektorze? Nie, dlatego że wyborcy Platformy przyjęli taką, taką logikę, w której zaakceptowali wszystkie największe obrzydliwości, które były im zaproponowane. Każdą osobę, która nawet była proponowana, nie mieściła się teoretycznie w ich wartościach. Okazuje się, że tam wartości żadnych nie ma. Pani Agnieszka Holland, która dzisiaj prezentuje się jako wielka pokrzywdzona, pan Maciej Sztur, który twierdzi, że nie było przez 8 lat z kim rozmawiać, bo się nie chciało rozmawiać, bo jeżeli się ustawiło od początku na zasadzie nie i ustawiło się na zasadzie negowania państwa, wartości, i na zasadzie antypisu co do zasady, to sam się wyłączałeś, czy wyłączałaś z tego. Szkoda, dlatego że w taki sposób komunikacja, która była uprawiana, co do zasady nie, i upolitycznienie de facto zawodów. Proszę zwrócić uwagę, że zawód aktora przez 8 lat się upolitycznił. Ci ludzie po prostu funkcjonowali w sferze polityki, zanegowania wszystkiego i dzisiaj widzą, znaczy nie ma możliwości. Tu bym powiedział, że właściwie wszystkie zawody się upolityczniły. Ale mówię o szczególnie aktorach i tak zwanych celebrytach, którzy już tak nisko upadli, żeby udowadniać, w jaki sposób oni nienawidzą państwa polskiego, w jaki sposób, nie specjalnie podkreślam to, nienawidzą narodu polskiego, bo wszystkie wartości poza stały się dla nich ważniejsze. Dla nich ważniejsza stała się Unia Europejska, dla nich ważniejsze stała się to, że federalizacja Unii Europejskiej, to żeby naród polski nie miał siły i decyzji. Ja do dzisiaj mam sytuację, kiedy rozmawiam z ludźmi i używam pojęcia patriotyzm gospodarczy, jest wstręt na twarzy, mówię o narodzie, jest wstręt na twarzy, mówię o państwie polskim, jest wstręt na twarzy, używam słowa nazwy Rzeczpospolita, jest wstręt na twarz. Znaczy, do czego myśmy doprowadzili, do czego ci ludzie się sami doprowadzili, ja mam nadzieję, że otrzeźwieją tylko. Mieliśmy dostać uśmiechniętą Polskę. Ja wiem, panie doktorze, tylko że nawet ich otrzeźwienie, nawet ich, bo oni za pół roku będą tak nienawidzić rządzących, jak nienawidzili poprzednich.